Ale jak Poznań przegrał z warszawską Legią 1-0, ze mną wściekły bramkarz poznańskiej drużyny, nie dość, że wściekły, to kontuzjowany. Co się stało, Maciek? Nie wiem, o co pytasz. Jeśli chodzi o mecz, to przegraliśmy na własne życzenie. Mamy sytuację w drugiej połowie. Musimy jedną strzelić, żeby chociaż remis. No, nie strzeliliśmy żadnej bramki i na własne życzenie przegrywamy. Z Legią będzie jednak jeszcze okazja zagrać w tym sezonie. Ten mecz pokazał, że nie ma jakiejś wielkiej różnicy między liderem a wiceliderem. Oczywiście, że nie. No. Wiedzieliśmy, jak gra Legia, wiedzieliśmy, jak my gramy. Graliśmy w drugiej połowie bardzo dobrze, myśmy tyle sytuacji, no ale to trzeba strzelić i nie przegrać tego meczu. Powiedz, co tobie się stało, bandaż na nodze, kuśtykarz, dostałeś w kolano? Mam nadzieję, że nie w kolano, aczkolwiek boli mnie kolano, boli mnie całe udo i nie wiem, co będzie. Mam nadzieję, że nic z tego nie będzie. I co, dziękujemy, życzymy zdrowia, dzięki za walkę.